smell so bright with eyes like these diamonds. Caution, I know I should have known. Right now you're not alone. Witamy wszystkich kolegów hodowców. W dniu dzisiejszym udałem się z wizytą do miejscowości Świebodzice. Jesteśmy u pana Staszka Zagajewskiego. Dzień dobry, panie Staszku. Witam serdecznie wszystkich hodowców, hodowczynie. Panie Staszku, to już chyba tradycja, co roku pana odwiedzam. Miło mi, że mogę przyjechać. Niech pan powie, panie Staszku, co nowego u pana słychać? Co nowego? No, cieszę się z tego tutaj samczyka bardzo, bo mi tutaj przywiózł go Stanisław Roncymber z Centrum Hodowlanego. To jest gołąbek po córce Red Bullensa i po moim szmaragdowym samczyku. Dlatego tutaj to był złoty olimpijczyk. Cieszę się, że... Ale oprócz tego, że to był złoty olimpijczyk, tylko chodzi o to, że ma tam samicę, od strony samicy jest szmaragdowa samica w tym gołębiu, w Red Bullensie jest złota szmaragdowa samica. I to ten gołąbek tutaj będzie dołączony do tych szmaragdów moich, do tych też, co które prowadzę w czystości. No i jest mi niezmiernie miło, że taki gołąb, jak się okazuje, w połączeniu u Bullensa z gołębiami jego, wydał złotego olimpijczyka. Te gołębie, dlatego dochodzi taka krew do tych szmaragdów, że to nie są przypadki, że te gołębie zdobywają, jeszcze okazuje się, że złote medale na olimpiadach, na olimpiadzie, to jest taki cud natury. Także cieszę się niezmiernie, bo już mam tutaj dla niego samiczkę, córkę mojego szmaragda. O, to bardzo inteligentny gołąb. Bardzo mi się podoba, taki zbudowany z zachowania, a on dostanie, to jest córka jego z 2000, teraz jest pięcioletnia, 2000, która ona jest? 17, tak? Tak, jest 17 roku. Czerwona obrączka. No i będzie właśnie, do hodowli to jest coś takiego, super rzecz jest do samej hodowli. Jak się człowiek zajmuje tą rasą, no to jest, no nic lepszego nie można dołożyć do tych gołębi. No i co tutaj jeszcze? Mam tutaj tą serię, którą z Londynu, tą pierwszą. Te gołębie są u mnie na gołębniku. Także ja te gołębie pokazuję tylko dlatego, że mam później sobie taką przyjemność, że też oglądam te gołębie, ten filmik i mam czas jakiś wolny, to też sobie patrzę, bo w gołębniku nie zawsze to widać, ale to jest ta samiczka, która przyleciała, druga, i ona z Londynu, druga przyleciała. Ona tu jest, jej puchar. To jest jej puchar na 55, 87? 55? 55-87. Jest ten gołąb, mam po niej gołąbki, także tak są testowane, no i fajne są
te gołębie, bo to powoduje, że to można też i wrócić do tych gołębi. I tu mam też samiczkę. Aha. 1707, co teraz w zeszłym roku przyleciała z Loren. Pierwsza jest, to międzynarodowy lot jest. To jest wnuczka twardziela też. No to też jest ciekawy gołąb, bo ona miała maraton zrobiony. Paryż bardzo ciężki w tamtym roku, 2021. Przyleciała pierwsza. My ją wpuścimy. Ma też ładny puchar za pierwsze miejsce. To jest dla niej. To jest puchar dla niej. No i jest pierwsza seria z tego Loren. No to ciężki lot był, bo to jest za Paryżem jeszcze 100 kilometrów. No to dlatego było miło, że to się udało. Może tak się nie udaje, bo to nie ma takiego przypadku, że tam się udaje. Musi być też i gołąb, który ma predyspozycję. No i w tym roku było tutaj zakończenie, gdzie przyjechał jeszcze prezes z Niemiec i były wręczane nagrody. No to też tutaj drugi wicemaster i tu jest Federacja Europa Centralna. Powyżej 1000 kilometrów. No i że trzeci jestem, nie? Dwóch hodowców z Niemiec, no i ja jako trzeci dostałem taki piękny puchar. Że przez 3 lata pierwsze serie, nie? I dlatego, z rzędu. 3 lata z rzędu, tak. No w tym roku 2022 został odwołany Londyn, ponieważ ludzie wygubili gołębie. Wygubili gołębie, no i Niemcy odwołali. No, klub niemiecki odwołał ten Londyn. Gdzie człowiek, szykowałem się na ten Londyn, żeby tam dać te gołąbki, bo to też taki fajny lot jest, że to daleko i akurat, że to z Londynu, no to też ma swoją taką wymowę. Mam jeszcze też wnuka, za wnuka tego mojego twardziela. On 2012 rok, 78-27, on zrobił Lecha Vre i Paryż. I na wystawie dostał pierwszą nagrodę. Za standard, nie? Ale no kilometry też miał. Także to tak... Tak człowiek sobie, mówię, no trochę się pocieszy. No i ten bardzo ważny puchar, bo to jest... No to niby czas mija szybko, bo to było tutaj intermistrzostwo wystawy. No to też było super, że dostały pierwszą nagrodę. No to kurczę, no to się nie zdarza tak no, szybko. Ciężko, bo to muszą też gołębie latać i żeby były ładne też, wycenione, to bardzo dużo gołębi było. Z Polski poprzywozili, no to międzynarodowa wystawa. No i tutaj jest, teraz muszę okulary ubrać, bo to oczy mruży człowieka, tutaj okulary na wierzchu. I pierwsze miejsce, trzecia strefa powyżej 1100 kilometrów, powyżej. No to jest ten z Londynu, też 2019 rok. Taki jest. Pamiątka jest taka też. No i tutaj mam... Też jeszcze w tym roku dostałem Mistrzostwo Olimpijskie KLD 1 2019-2021.
no, zdobyły mistrza, no, powyżej 1000 kilometrów. Także takie pamiątki, które człowiek sobie tutaj umieścił je na widocznym miejscu, tutaj sobie mogę na nie popatrzeć i powspominać. To już Londyn to już teraz jest 2023, będzie to już czwarty rok, no to głowa boli. No ten gołąb, który jako 11-letni przyleciał z Paryża, no to już będzie teraz za chwilę 10 lat. No to jest coś niesamowitego, że to tak ten czas szybko leci, że nie można nieraz, jak się tak człowiek zastanowi, no to 10 lat to jest bardzo długi okres czasu. No i ten gołąb tutaj już nie żyje, no. 19 stycznia, jego 19 stycznia tego roku tutaj mam. Żona mi tutaj popisała. Napisała mi datę. No i to obrączka została, gołąb tyle przyjemności narobił, jego dzieci, pokolenie całe. No i 19 stycznia tego roku już no zdechł, no. Nie żyje, no już tak. Związany człowiek był z tym gołębiem, bardzo tak. I zobaczyłem, że on już tak kona, no to tak jakoś się to dziwnie się tak człowiek czuje. No to przez 20 lat i patrzy się na niego i te dzieci, wnuki mam, no to tak przykro się robi. Ja bym jeszcze chciał no, niektórych kolegów przeprosić, powiem szczerze, bo poszedł mi wyświetlacz i te numery, które tam miałem zapisane, że ktoś tam no, chciał młode, pamiętam, że z Kopernika, z tamtego klubu, to na wystawie, na zebraniu, żeśmy rozmawiali, poszedł ten wyświetlacz i no między innymi, no i to jeżeli ktoś by z tych, co poprzednio mówię, dzwonili do mnie, no to musieliby, jeżeli ktoś by chciał, no to musieliby szybciej no, powiedzieć o tym, żeby sobie zamówić jednego czy dwa gołębie. No tam i było tam kilka takich telefonów, gdzie tam jeden gość miał mamę chore, no tam chciał gołąbka, gdzieś to wszystko pamiętałem, ale numeru nie miałem, no i nie mogę się skontaktować tam. No i sprawia mi duży kłopot, bo tam jeszcze mam do wypisania dwóch hodowców rodowody. Jeden tam jest pod Kielc, taką firmę budowlaną ma, no i jednego, takich tam cztery gołąbki wziął młode, to dla niego jeszcze mam wypisać. Ale to teraz się muszę skoncentrować i wypisać i to wysłać. To jest tragedia, jak się ma wypisywanie to właśnie ręczne, ale to przez to wypisuję ręcznie, że te gołębie są ode mnie, jak ktoś ma i tutaj ma wypisaną i tyle, no nie jest to kolorowy rodowód. Mam też, trzymam te 5, co mi przyleciały w konkursie z Londynu, gdzie miałem pierwszą serię i to z tych gołębi jeszcze na wystawie zdobyły intermisz wystawy. No to też mam te gołębie. One nie są, ja je pokazuję, ja już mówiłem, ja je pokazuję tylko dlatego, żeby pokazać, ale one, ja ich nie sprzedaję, one nie są na sprzedaż. Nie pokazuję po to, żeby ktoś ode mnie chciał kupić, ale będzie, no to dobra, dlatego pokazuję. Pokazuję, bo później jak sobie patrzę na ten film, no to też mam wspomnienia, bo to już też będzie 4 lata temu, no 3 lata minęło już, nie? No i to jest ten samczyk, co na wystawie dostał też 92 ocenę. Także cieszę się, z nich je ma, że je mam. No chodź tutaj. Oj, tak się złapał. No i też ten tu jest ze szmaragdów, że przyleciał jako 2-letni, że serię zamknął, taki co mówię, on nie chciał siadać. I dlatego go dałem i teraz zatrzymałem te gołębie z tego Londynu. Nie, że daję dalej, zatrzymałem. No ale on taki kurczę jest, taki wydłużony i fajne młode po nim wychodzą z tej linii. No i też tutaj jest jeszcze samiczka,
co z Londynu przyleciała. To też jest po takim 628 ze szmaragdów. No to też ładna samiczka taka. On ma kolega koło Warszawy, on z Warszawy, to on ma młodego z wnuka jej. To jej córce, no to w czystości też były. Później do czystych gołębi dołączona. A tu jeszcze chciałem pokazać tego gołębia takiego, co tu jest jego ojciec i jest i matka, bo to po oryginałach jest. Ja go w tym roku wypuściłem dwa razy. Za młodu nie siadł na noc trzy razy przy oblatywaniu, a w tym roku jako roczny i też przyleciał na drugi dzień dwa razy. Ale już go więcej nie puściłem. No coś niesamowitego. Taki, co to za gołębie wychodzą nieraz, że to będzie latał. No i nie wiem właśnie. I teraz w przyszłym roku już go chyba nie puszczę tak samo, bo soku mi złapał w tym roku tutaj parę gołębi. Tu mam też wnuka tego starego mojego twardziela, który już mówię, no nie żyje, ale jego ojca, matka, jego siostra przyleciała z Loren pierwsza w międzynarodowym locie, a ten sam jest został lutowany, ale go wycofałem. Jak ojca mi złapał, no to wycofałem tego ciemnego. To jest piękny gołąb tak samo. Jest spokojniutki. No i to człowiek, mówię, patrzę się na nie, to się cieszę, że można. No trochę tych gołębi sobie już teraz tak naciągnąłem, że już taki nie mam takiego deficytu z tej linii. I tu jest oryginalny też, do tego ojciec, co nie chce siadać, tam jeszcze mam samczyka, mam trzy młode ogólnie po nim i samiczkę. I nieduży ten gołąb jest. Ale z tymi dziobami to coś tym jest, z tymi dziobami, to kurde nie da rady, żeby ten gołębiowi. No to też go już tutaj odłożymy. Chodź tutaj. Tu jest też wnuczek tego starego, no taki wyszedł jak dziadek. Ale taki, kurczę, też fajny gołąb jest, jak lata, to jak się nie chce siadać, tak samo. No, ładnie zbudowany jest, bo tamten już nie żyje, a tutaj, jak się okazuje, ta krew jest dziedziczona przez wnuki. No, najwięcej wnuków mam teraz. No, piękny gołąb. Wywożony był tylko. Zobaczymy w tym roku, będzie do kosza dawany. Musi latać, no. Ale tak na niego patrzę, jak na tego starego. Tamten nie żyje, a tutaj tak jakby go sklonował. No i też tutaj jest synek tego twardziela mojego w czystości. Mówią samiczkę 92, 22 albo 23 końcówkę, bo brata jej mam. A ona mi kiedyś uciekła, ale zostały gołębie ta linia. Też fajne gołębie wychodzą. Chodź tutaj. Kurczę, jak się bije. To jest też syn tej laleczki mojej, co ciotka jej przyleciała 50 z Barcelony, ale po 628 po szmaragdzie też to dwie jego siostry przyleciały z Londynu w konkursie. Drugi, piąty chyba. No. Też i po nim ma kolega tutaj taki
Artur Gryglas, żebym nie przekształcił nazwiska, gdzie na wspólnym gołębniku Roztocze ma samczyka ode mnie miał i ma czwartą drużynę z Roztocza. No to jest jego ojciec, tego gołębia. A matka jest na gołębniku. No to tak ciężko jest wszystkie pokazywać gołębi, ale to jest bardzo ważne, że to jest taki. A matka jest wnuczką tego starego. I siostrą tej, co przyleciała z Londynu. No tak są parowane. Też fajny taki. Ładnie upierzony. Człowiek patrzy codziennie na te gołębie i się napatrzyć dalej nie można. No nie, że się napatrzy. Tak kurczę, ten sam gołąb, ale co innego zawsze widać. Tutaj też jest ze szmaragdów gołąb. Ale ten był późny dwuletni na 600 km. Był lotowany. A w tamtym roku, no tak miałem zamiarem się na Londyn, że go dać. Ale był odwołany, no to trudno. W tym roku też będzie lot międzynarodowy z Paryża, gdzie będzie uczestniczyło na dzień dzisiejszy. Tam jest 18 państw. Widać, że te loty takie sprawiają ludziom dużo satysfakcji też i chcą uczestniczyć w takich lotach. To też jest fajnie. No też maragdowy grom. Tu też jest oryginalny szmaragd, on jest 2018 to jest? Tak, 2018. 2018. Też taki sprytny, taki, kurde, fruwa to. No i mówię, kurde, nie da rady przy nich tak, żeby mu tam ten dziób, ten. Tu mam tego. Tu jest też oryginalna samiczka, 2018. Lepota. 783 końcówka. Jest też syn Daleczki. Proszę zobaczyć, to są piękne gołębie. Znaczy się, piękność to można wychowywać, bo to jest piękne, to tam wychowa się piękne. Tylko, że te gołębie, jak się okazuje, to jest moja ocena. Według mnie, to nie ma lepszych gołębi na dalekie dystanse. Nie ma lepszych. Na dzień dzisiejszy lepszych nie ma. Dlatego, że ten gołąb, który jeszcze raz go pokażę, że tutaj jest po córce Red Bullensa, gdzie ma samicę ze szmaragdów, to złoty olimpijczyk i to jest od Bullensa, ten gołąb, chował Bullens tego gołębia i te gołębie od Bullensa kupione były w Świebodzinie i też super latały. Ja je mam, no i też, no to, bo to nieraz ktoś powie tam, a tutaj chodzi o to też i wyniki. Bo tutaj kolega miał samczyka jednego, wychował młode, no czwartą drużynę na Roztoczu. Artur Gryglas. No to czwartą drużynę, no to i też 500 kilometrów no, robiły i tam była 300, to miał najlepsze chyba odbicie, no bo tam był cięższy lot jeden taki, że te gołębie mu poprzychodziły. A ten gołąb, jak mi tutaj Stanisław przywiózł, to było 13 października. Ja 13 lubię i to
Akurat 13, że to się przytrafiło. No to też cud natury. A oprócz tego, to chodzi o człowieka. Bardzo porządni ludzie to są. Czy ten Stanisław, jak miałem bezpośrednio z nim do czynienia, kontakt taki, to bardzo uczciwy człowiek, który no, on ma tam no, takie super gołąbki kupowane i takie hodowle, które załóżmy gdzieś ktoś zaczyna albo chce dobrać gołębie sobie, to powinien tam się zgłosić według mnie, bo to jest też, nikt tak nie patrzy nieraz na jakieś tam pieniądze do końca, tylko robi coś z zamiłowania. I on takim jest człowiekiem, no i jest ze swoim szwagrem, bo to też widać, że szwagier to też to jest pasja ich i gołębniki piękne i super gołębie. No i cieszę się, że ma tego gołębia ode mnie szmaragda, że sparowany został właśnie z córką Red Bullensa. I to jest z tego kojarzenia. Córka Red Bullensa to jak wychodzi syn, to ja osobiście wolę mieć po córce Red Bullensa. Jak tu wychodzi syn, to bo więcej na matkę bije, no i to stąd jest to samczyk, kto się z czego cieszy. Ale to jest po ciemnym szmaragdzie, gdzie matka z tych szmaragdów, jego matka, ja mam ją tutaj, 55-62, późna zrobiła maraton i raz przyleciała piąta w rejonie, raz 59. Późna dwuletnia. No to tyle. I dlatego to są takie gołąbki, że to widać, że im tam nie przeszkadza. Przy skrzyżowaniu tych gołębi, ja się tym nie trudnię, tymi lotami, ponieważ nie mam tak, chodzi o czas, nie? W trzeciej lidze ping-ponga gram, to tam zaraz jeszcze też będzie można pokazać, że jak jest 10 turniejów i kończą się mistrzostwami Polski, no to do czerwca aż, no to też tam jeżdżę na 2-3 dni. No to też jest moja laleczka, ta piękna samica, co jej ojciec, ciotka przyleciała 50 na 20 parę tysięcy gołębi. No to też jest super. Dlatego ten niebieski gołąb, co jest po niej, co ten poszedł ten samczyk do Artura, tam do Gryglasa, no to jest jej, to jest babka jego i to ten przekaz tych genów powoduje, że to jest, nie ma tam przypadku, że tam ktoś powie, że tam jakieś gołębie, że to 10 lat czekać. No cieszę się, że tam ma i ze czwartą drużyną i 500 porobił i koło domu nie zginął, na lotach nie zginął. No. I tutaj też jest tego 628. Ja ją puszczałem w tym roku. To z moich gołębi była. Dwa razy na pewno pierwsza. Też ładna samica, piękna. No pójdzie na, jak będzie Paryż, to ją dam. No jest piękną samiczką. O. I kurczę dalej. No i nie da rady jej tutaj. O, no nie da rady główki, żeby tam odciągać tak. No musi jeszcze, musi na ten, jak będzie ten Paryż, to musi jeszcze iść, żeby potwierdzić, bo ona była lotowana, ona też na 600 była w ubiegłym roku, nie w tym. No i dlatego została. Jest jeszcze jej brat. No i tu jest też jest czysty szmarak. No tutaj dostał jeszcze puchar za najładniejszego gołębia, oprócz tego na wystawie, no. Mówię, no z Polski tyle gołębi poprzysyłali, poprzywozili ludzie. To jest ten puchar. Z 13 roku. Tu można zobaczyć 15.05. 15.05, 13 rok, 330. To jest oddział Jaworzyna Śląska. To jest 15.05.
No. Ktoś to, nie wiem, no ma te gołębie ode mnie, to musi sobie taką też i rodzinę stworzyć, żeby pociągnąć parę tych gołębi, selekcjonować je, ale pociągnąć też. Pociągnąć, żeby sobie stworzyć taki, jak chce na dalekie loty lecieć, no to też musi mieć parę gołębi, bo to nie da rady jednym gołębiem, czy dwa gołębie i nagle chce już zdobyć mistrzostwo jakieś, nie? To nie jest łatwe. Tu jest też wnuczek. Też ładny gołąbek taki. No też go, kurde mać, to nie da rady tak go tutaj. No. No wnuków mam parę. Sobie nachowałem, dlatego w tym roku będzie większa selekcja tych gołębi. On był wkładany parę razy tylko na lot. Wywożony, wkładany, a w tym roku zobaczymy, co przyjdzie. No i tutaj jest ten brat jego, jest z tego samego kojarzenia u tego Artura Griglasa, nie? W Warszawie, to czwartą drużynę, to jest z tej samej pary. Gołąb, kurde, gołębiami, nie ma na nich rady. No. Jego babka przyleciała z Londynu, ale ona poszła do syna twardziela, co go jastrząb złapał mi w tym roku. Ale ta samiczka jest jedna po nich, dwie. No dlatego to też jest, on jest też no, prawnukiem tego twardziela też, no ale tutaj te gołębie, które chodziły, on jest. Nie jest, że to jest gołąb, który tam gdzieś trzymany tylko i ciągnięty. Kurczę, jak się tutaj... O, jeszcze tutaj chciałbym pokazać tą późną samiczkę, gdzie 55-62. 55-62, 2014 rok i ona jako późna dwuletnia raz przyleciała piąta, raz przyleciała 50. Także to mówię, no późna dwuletnia. Jeszcze na następny rok była włożona na 750, między innymi też konkurs robiła i została wycofana. To jest wnuczka twardziela. No, także tu chodzi o takie coś, że no kurczę, późne gołębie potrafią maratony robić, to że chodzi. A tutaj i przeznaczona została do rozpłodu. Ona była parowana Tamczykiem tym, synem twardziela. 55, ma 13, dlatego cieszę się z tej, że po 13 przyjechał Stanisław, Centrum Hodowlanego Europa, że to akurat 13 października przywiózł mi tego czerwonego. No to jest jego synek, nie? No i po nim jest gołąb w Niemczech u kolegi, bardzo dobrego hodowcy, Wódzka, tak. No też nie da rady dzioba im tam odciągnąć. Także też jest taki fajny ptaszek. Jest też syn twardziela. Był lotowany z tego właśnie takiego ciężkiego lotu, kurczę, patrzę, ścianę. Gdzie mówili już wtedy z tego Szczecin Dąbie, czy to... No, był taki, gdzieś dobiły te gołębie i ludzie potracili masę gołębi. Też. On jest bratem o tej samej samicy, co przyleciał z Londynu. Z twardziela bezpośrednio. No. Ten. No, tu jest też jeszcze, to jest też oryginalna, co jest 2014 roku, co ten młody z tej pary oryginalny, co
to nie chce przylatywać do domu na noc. A tu para była wybrana taka, że mam po niej pociągnąć po tych gołębiach i zostawić sobie, żeby nie szukał gołębi po świecie. Ach, to są giganty. No mam już tego staruszka. Ale tylko, że jest jeszcze płodny, jak się okazuje. To jest tych merców, to tam, co się wywodzi z gołębi. Tam są, no może później te rodowody się popatrzy, żeby tak, no, już go tutaj pobili trochę. To jest 2008 rok. No to po jego bracie mam tą samiczkę, co ma 7 konkursów, miała i dyplom, i 2 Bruksele, co ma, i pierwszą nagrodę na podstawie. No to taka końcówka już. Tylko, że mam jego dzieci, to też takie piękne są gołębie, fajne. Żeby tą linię trzymać, ale do wujka poszła. No to dlatego też tą linię przez 30 lat. No i to jest po nim ta samiczka. I po tamtej samicy, co ma te 2 Bruksele. Ja cenię. Człowiek nie zajmuje na te krótkie loty, na te, że nie można akurat tak uczestniczyć, bo jeszcze sekcja jest rozwiązana, bo ludzie poprzechodzili, jedni do Wałbrzycha, drudzy gdzieś tam jeszcze indziej, no i było tutaj 14 hodowców i teraz, żeby dać na lot, to trzeba jechać do Strzegowia. No to dodatkowy kłopot takich mało. Także parę razy tam zawiozłem, ale ciężko, jak jest lato, żeby tam postawić wszystko i z gołębiami się. Na firmę, to nie da rady tak robić. No, także też taka fajna samiczka. Tu jest też po laleczce i po tym, po laleczce i po tym starym, z Mersa. No i to jej siostry chciał ode mnie kupić taki wiesił rańsz. W tym roku dzwonię, syn odebrał i mówi, że ojciec nie żyje, zmarł na koronawirusa. Aż niemożliwością, aż to człowiekowi ciarki. Tak. Także to też, jak patrzy tak w krótkim czasie, bo syn to przeżywał strasznie, bo nawet go nie widział przed śmiercią, on nie został wpuszczony do szpitala, żeby się pożegnać. No to mówi coś strasznego. Dlatego tam, jak te gołębie ktoś kupił, tam jest jeden gołąb ode mnie u niego w hodowli, to jakby ktoś chciał, to ja mogę tego gołębia odkupić. On jest z 2015 roku. On grochowy. To jest brat Aleksy. To będzie już teraz 7 lat, ma, no 8. 8 będzie uszło. Także z chęcią bym go odkupił. Bo od niego nie mogłem kupić, bo powiedział, że nie po to kupował, żeby sprzedawał. No i nie chciał go. No, to był jego brat tamten, co był sprzedany. Brat Laleczki, to jest ciotka, ciotka z Barcelony. 20 parę tysięcy, w 2012 roku. No jeszcze tak parę. Każe to będzie. Tutaj też jest gołębi, wnuki to są, gdzieś wybijają te gołębie. Są notowane, nie? W tym roku, no zobaczymy, bo jest ten Paryż taki, który
Mówię, to międzynarodowy lot. Mówię, to też jest lot. To potem czynię tym krasem. Radnie się wypierzyły. Przygotowane są do sezonu. Może będzie więcej czasu, to nie będzie można notować. To jest też wnuk, ale też do pola lekce i do wujka poszła. Też taki fajny gołąb. Po nim dwuletnim później wylotowałem. Jednego koło domu jaszczą złapał, albo sokół. Ale jeden był lotowany i jest. Późny dwuletni też. Bo jego lotowałem, ale go wycofałem. Wycofałem go ze strachu, powiem szczerze. Bo to z takiej czystej linii to później ciężko się dochować, a tak to będzie na gołębniku. Taki wesoły jest, chodzi. Uczro też. Nie da rady. Matka i córka jest. To są takie same gołębie, jak się okazuje. No to jakby popatrzył, to tak sklonowane chyba. Nie wiadomo, która matka, która córka. Jeszcze samczyk jest taki sam. No. Teraz pokażę te z Leysenów gołębie. Doktora Leysena, no to... Poprzednio tak, znaczy nie pokazywałem tak strasznie, bo w samochodzie były te lodowody, które... gdzieś położył w domu siebie, ale niedawno się znalazł, dlatego tutaj tu jestem. To jest oryginalny 2007 rok. Po nim 55-49 wody ja dodawałem, to dwa wkładania, dwa wyciągi. Niewywożony. On jest bezpośredni. No, kurczę. A to później zaniechałem te loty już. A to na lot młodych było. A to jest 2007. Ale chodzi o budowę jego. No to tutaj kolega może powiedzieć, bo miał go w ręku. Bardzo witalne. No to jest, kurczę, popatrzeć, no to 2007, no to 15 lat. No to u tego. Stasia jest Europa 2000 Cyndera. Jego po nim jest jeden młody. I po córce, bo to imbreda zrobiłem. A córka to jest jego. Jego córka to jest ta. Niebieska. To wyciągnięte. O, to jest córka. I ona poszła do niego. Mam jednego i jednego ma kolega. To są takie gołębie, że chodzi o zanik tych gołębi. Niektóre już po prostu jest niemożliwe, żeby kupić. A oprócz tego to są super gołębie, bo to nie są gołębie jakieś przypadkowe, bo tu jak jest, mówię, ojciec jest 6 razy pierwszy, dziadek 11, 0,3 pochodzi ten gołąb. No to są super ptaki. Po nim jest syn z krzyżówki. Żeby go chociaż, bo my tak były sparowane. A to dziobie, czy dziobie się, takie sparowałem. Tu w jednego mi złapał tutaj masoku albo jaszczem, a jednym później lotowałem. No ładny gołąb jest na wegerniku i też widać, że pasują te gołębie do krzyżówki. Czystości tutaj i to, no. Nie
ojciec, a tu jest jego syn. Ulokowany też. Dziwne gołębie, nieraz może tak sobie. Roczny był lotowany, później na drugi rok go nie chciałem dawać. Mówię, kurczę, takie wychodzą fajne gołębie, to niech będą na gołębie. Ale później mówię, a dam, patrzę, daję na lot, a on, ach, patrzę, siada pierwszy. No, parę razy był. W tym roku też był, ale już go wycofałem. Mówię, niech będzie, ten już jest 2007 rok, to jest, no, sędziwy już go, stary. Jest jego siostra. I tą główką. Tu jest jego syn. Też on jest bratem tej siwej, co z ojcem była. Z oryginału. Też fajne gołębie. W tym roku podaję je do szmaragdowych gołębi właśnie. Tak się parowania tam wstępne porobiłem. Dodam je do krzyżówki. No to z czystych gołębi są, no to... No i tu są też córki tego starego Lajsena. Takie biją na ojca. Też ładnie zbudowane. Jest jedna. Tu jest druga samiczka też, córka, jest roczna, to będzie dwuletnia. No i to tyle z gołąbkami. Tu mam, tutaj lokalnie, tu jest jeszcze, też jest jeszcze rodzina, mam nadzieję, córka przyleciała. Ciemna taka, ona tutaj z Londynu, to po nim. I po ciemnym białolotku, po starym, w czystości. Patrzę, kurde, ona przyleciała, jako dwuletnia też. I ona jest na gołębniku tutaj, na... No. 2013. Że to latają tylko, najważniej. Wtedy pojechałem 1 listopada do Holandii, po 3 późne młode. Kurczę. Człowiek musi mieć jedne trochę, nieraz widać, choćby to wciąga. No. Oni mam 3 notowane, 2 samce i samiczka. Zobaczymy w tym roku. No i dobra. Tutaj jeszcze mówię, dokończę. Tutaj chodzi o te wyniki, że to międzynarodowe loty, 84, tu jest też międzynarodowy i tutaj jest też gołąb od niego, gdzie jest pierwsze miejsce w konkursie krajowym z Barceloną. Jest podkreślony ten gołąb. No i to tutaj, to tak człowiek może się powtarza trochę, ale to z racji tego, że się też przeżywa takie chwile, gdzie jak zadzwoniłem w tym roku do Holandii, do kolegi, żona odebrała i mówi, że Wim zmarł 3 miesiące temu. Bo to ja w listopadzie dzwoniłem, no to sierpień, wrzesień, październik, listopad, w sierpniu, że zmarł. No to gołębie, mówię, no tam już się tych gołębi, już gołębi nie ma. On po prostu nie reklamował nigdy tych gołębi, bo tam no, był w Japonii, że od niego kupili gołębie, no do Lueli sprzedał też gołębia, że to było wtedy najdrożej na świecie, bo tam 99 tysięcy funtów został sprzedany ten gołąb. No i to dlatego nie wpuszczał do gołębi, bo tam
były przypadki no, przykre tam jego kolegów i stąd tak się to odbywało, że on nie chciał puszczać, żeby go tam nie lękano, bo to będzie ktoś go nachodził. A chodzi o ilość, to jest niesamowicie, bo dzisiaj tyle gołębi to nikt nie trzyma, ale co na dalekie loty, to można sobie zobaczyć, czy to u nas w Polsce, czy na zachodzie, to gołębników mają bardzo dużo. Tu jest jeden gołębnik, drugi, tam jest jeszcze jeden z tamtej ściany boczny taki. I na ogrodzie rozpłodowy. A tutaj on właśnie polecił, nie ten mój kolega, bo tam w klubie grałem ping-ponga, to polecił tutaj tego kolegę, co te gołębie z jansenów, ale super latał. To mało gołębie, no już małe ilości. I tutaj też jest, no to on polecił, to on w banku pracował, ten facet. Z tych gołębi mój kolega jeden później tam pojechał, to wziął 6, które były do zabicia i on zdobył nimi mistrzostwo okręgu. Drugi też miał parę i też był mistrzem okręgu. Wałbrzych. Z tych gołębi, dlatego ktoś tam nieraz mówi, że tam, nie wiem, te gołębie są trochę inne, bo tutaj też po takich gołębiach były wyciągnięte 17 z Orlanu na 10 tysięcy 283 gołębie, ale to był rok 92, bo ja wtedy te młode stamtąd przywiozłem. I tutaj też po całej to parkę miałem z tych gołębi to samo. Nie były gołębie trzymane w wolierach i ciągnięte, bo to wtedy bieda jest takimi gołębiami. I tutaj po drugim w Dojf Champion, no to też po lotniku jeden, to samo tutaj para z tych gołębi była. No i to te gołębie później w trzecim roku lotowania byłem, jak przyjechałem z Holandii, to byłem w 2003 roku, 10 przodownika zdobyłem. Biekuna weszła i zjadła razem 21 gołębi, bo raz zjadła 8, raz 13. I tą 50 taką, nie daj Boże, jak człowiek wejdzie, patrzy, że leżą gołębie. No i to powoduje, że to człowiek się później tak... stres był straszny, że gołębi tutaj na górze tylko były. Gdzieś to było napisane, że te gołębie były. Zobaczymy, gdzieś to powinno być. Też to mówiłem, ale to nieraz tak się człowiek zapomina, że tam najlepsza hodowla XX, XXI wieku. Wtedy pisały to holenderskie media. To przyjemność taka była, że z takich gołębi się znalazły. U mnie z racji tego, że to był mój kolega i on jeszcze mówi, że ja jestem najlepszym jego kolegą. To też jak z Barcelony miał, no tutaj opisuje, że miał pierwszego, drugiego, międzynarodowego w 87. No i tutaj miał 12 ostatnio. To ja mam tutaj tą laleczkę i tutaj te gołębie, z tych gołębi, co przywiozłem właśnie. To miał 12 w międzynarodowym locie. I taka pamiątka została, bo on nie żyje, no i przykro, bo tak co roku dzwoniłem na święta, życzenia składałem, a tu nagle nie ma. Człowiek żyje, choruje, to tam inaczej, ale jak już go nie ma, to bieda. Szkoda, bo to tak szybko ludzie odchodzą, bo nieraz się nawet człowiek nie zastanawia, ale to jest jak ten stary gołąb mój przyleciał 10 lat temu z tego ciężkiego bardzo Paryża. No i tam jeszcze on, żeśmy tam z kolegą właśnie nie podpuścił, żeby się założyć na loty. No i wygrał ten gołąb tam jakieś pieniądze. Bo przy całości tych lotów, no to go wyprzedziłem, nie? Gdzie tak nie były te gołębie, może zadbane strasznie. Jak pracował, to. No i teraz jakby.
To jest jeszcze tutaj jego. Tutaj też, jak popatrzeć na te gołębie, to ten gołąb, on miał 12 nagród na noc. Rax, Bersirak, między innymi San Vicent, Barcelona, nie? I ten gołąb, jego, tego starego gołębia, to jest jego wnuczka, co u niego wyciągnięta. I to, tak patrzę na te geny, i to teraz jak to... Proszę popatrzeć, tak jak się tak człowiek patrzy, bo to też czystej rasy jest, no to kurczę, jaka to jest też i podobizna, gdzie to było, że to było tyle lat temu. No. 526. No. No i to dlatego będę je trzymał, ja do nich nie wprowadzam żadnej gołębi z dalekich dystansów. Po prostu uważam, że żebym mógł sobie popsuć krew. A tutaj jak jest 526. Jest tutaj ten gołąb. Grotfater to jest dziadek. No w tym gołębie starym tak patrzę, tym, mówię, 11, no 20-letni coś nie żyje. No to też tutaj nie ma, tu nie ma przypadkowych gołębi. To są same gołębie, pierwszy narodowy z Dax, z Barcelony dwa razy, trzy razy są z Barcelony pierwsze. Tu jest ten szef, to, tu jest 526. To jest jego syn. No, tu jest on, kurczę, no to blisko bardzo i powtarzają. I też podobne są, jakie tutaj te zdjęcie, które jak tutaj się popatrzy i na tego gołębia, co, co mam tutaj takiego jego syna, no to taka podobizna przez tyle czasu, to też jest wnuk ten, nie? Ale dobrze, jak się człowiek zagada, to nie może się wydobyć z tego gołębia. No. Jak się popatrzy, no to głowa boli. 88 rok, no na 21 176 gołębi. No to przy, chodzi o to, że przy bardzo dużej konkurencji. Jak komuś przylatuje, tam idzie 200-300 gołębi, przylatuje pierwszy, no to jest, a jak tam zawodowcy biorą udział, no to, to nikt tam nie chce przegrywać, każdy chce wygrać. No. Po nim jest też, mówię, u Stanisława ten młody, jego synek, no i jeden też większy jest tego ducza, bardzo dobrego hodowcy. No i to. Ona mnie, bo to już nie wolno. To jest to, to jest to. Jeszcze te rodowody, żeby ktoś się widział, że to... Aha, no tutaj jeszcze też jeszcze takie zdjęcie, które już pokazywałem kiedyś, ale też jest pamiątkowe, że jest 93 rok, 18 lipca, Arendong, gdzie byłem u Jansena, dlatego miałem gołębie w rękach, widziałem gołębie w rękach i dlatego te gołębie, wszyscy to mówią, będą z Jansenów w Niemczech inne, w Polsce inne. Każdy coś dokłada. Na rodowodzie może jest napisane co innego też, no nie wiadomo, jak to się dzieje. Ale tutaj te były z polecenia. On mi tutaj przywiózł na posesję do tego, co Wima Walełę. No i stąd wziąłem te młode, no i mam je do dzisiaj, przez 30 lat. A tutaj te rodowody, no to też proszę zobaczyć, jak może
No nie są. Tu jest z Barcelony. Pierwszy szmaragd, jeden. Na 20 tam jest ileś tysięcy. Tu jest syn. Tu. I tutaj ten gołąb u mnie. I po tym gołębiu z Londynu dwie samice przyleciały. A z drugiej strony też ma tutaj pierwszy narodowy z Dax. W 81. No tyle, że człowiek tam... Oni trochę inaczej patrzą na gołębie. Oni to tak jakby, kurczę, do dzieci były. To nie jak u nas tam się patrzy, a tam gołąb. Tam to jest trochę inaczej. On to przeżywa więcej. Tutaj jest ten gołąb, jest tutaj, bo po nim na gołębniku jest, on aż 2010 rok, 23. Bo tu tutaj są z niego też dzieci, nie? No jego siostra poszła do szmaragda z tego mojego starego, dlatego też są te ciemne takie wypadły drogi. I tutaj też, no, 0025 szmaragd 1, pierwszy nacjonal Barcelona, internacjonal, no, międzynarodowy, może się źle wypowiadam, trochę z przejęcia. Tutaj też po tej samiczce, ta samiczka była, już jej nie mam też, ale też ładne gołębi i chodzą te gołębi. Uciekła, kurczę, dwie, no uciekła, wyskoczyła już, ale dobrze, że gołębie mam po niej. Jest taki krasy, jeden, drugi niebieski, no jest. No i tutaj ostatnia samiczka, gdzie jest, tutaj taka, tu jest ona, 2013 rok, no to też można zobaczyć, z jakich to gołębi jest. No to są gołębie, które całe życie uczestniczyły w lotach międzynarodowych. No i tam jest w gazecie napisane, że to taki lot jest, że każdy chciałby zabłysnąć, nie? Żeby wygrać taki lot. No i tutaj też jest właśnie ta laleczka, co on się wywodzi. Tutaj też jest gołąb, że 17 nacjonal, a w międzynarodowym ona jest 50. Bo tutaj jest w tej gazetce. To jest 50 w międzynarodowym locie na 20 parę tysięcy. 46 NL 34 86. I to jest on. Także to jest. Tu jest ojciec, ale on jest po tej samicy bezpośrednio. I tutaj z drugiej strony to jest po parze, co tutaj wydała tą samicę, co z Barcelony przyleciała. To tutaj jest matka. Tak jakby z tej samej pary, nie? No i tyle, no i dlatego tak przykro się zrobiło. Ja mówię, jak usłyszałem, że nie żyje. Ale ja je mówię, jeszcze raz powtórzę, ja je pokazuję po to, później sobie jak siedzę, mam tutaj połączenie z internetem, siedzę sobie tutaj, patrzę na ten film, patrzę na gołębie, niektórych gołębi za chwilę też już nie będzie, bo to nie jest tak, że to się do końca życia, no one są żywotne, one nie chorują. No ale później jak sobie siedzę, mam tam, odpoczywam sobie przy tym, patrzę, to jest duży ekran, to jest, nie wiem, jak to jest stali. No to sobie patrzę na ten film i dlatego ja je pokazuję, ale to ja ich, te co pokazuję, to już żeby wiedzieć, że no nie, że ktoś pokazuje po to, żeby sprzedać. Ja ich nie sprzedaję. Młode to jeszcze, ale stare te tutaj, co mam, co pokazywałem, to ja ich nie sprzedaję. No, jeszcze raz tego Dysona, no mimo wieku, tyle lat, 2007 rok, to jest teraz, będzie miał 16 rok. Ale jaki żywotny, kurczę. I on tak samo nigdy nie chorował. No. No piękny. Ktoś sobie musiał dużo trudu, no ten doktor Lysen, no to, że chodzi o wyselekcjonowanie gołębi. Że tak, o takiej pięknej budowie i o maści też. No i o wartości, nie? Mam co jeszcze te
te serie, te, co mam te trzy, te ładne te banerki, też na koniec człowiek chociaż pokaże, bo to w tym życiu to różnie bywa, gdy się pokazuje człowiek, to może różnie bywać. Zobaczysz, że tak bałaganiarze. No i tu jest tak, tutaj Stanisław mi porobił, mówię, takie piękne banerki. To jest z Paryża, pierwsza seria. Jej córka poszła Zaraz może się do tego jeszcze odniosę, bo tutaj prawie by było koniec, ale ten San Sebastian jeszcze został, nie? Mm-hmm. Ale tu jest z Paryża ta seria pierwsza. Twardziel, który zawsze będzie? Tak, tak. Twardziel, który zawsze będzie. Początek rodu jego, no to dlatego, że z takiego gołąbia przylatuje na 4,5 tysiąca, że konkurs trwa 2 tygodnie, a on na drugi dzień przylatuje w takim wieku, to dlatego wyjątkowy. Dlatego uważam, że te gołębie są najlepsze ze wszystkich gołębi, bo one mają wyniki. A nie, że tylko, że ktoś tam mówi, że da na jakiś tam gołębi wspólny, że tam przyleciał gołąb jakiś, kurczę, no to jak tak, to można tutaj dawać. Próbować inne gołębie dawać i wtedy chodzi o to, żeby te gołębie z takiego pochodzenia też były, nie? Jakby ktoś jansenami czystymi leciał i by zdobywał w Polsce wyniki najlepsze, żeby miał udokumentowane to, no to wtedy byłoby, nie? A tam w większości już później krzyżówki lecą. A te pasują też, no i tutaj też jest ten gołąb, ten wszystkich szmeragdów tak samo. 628 samica uciekła, no to trudno. No i tutaj ten Londyn, gdzie też te gołębie są na gołębniku. I to już też mija 3 lata. Teraz będzie 4 rok. Tak szybko ten czas leci. No. A to zostaje wspomnienie, marzenie takie, no, człowiek patrzy na to, się cieszy, oglądam sobie, to mi się samo poczucie poprawia, no, też na turniej jadę. Ciężko, bo tutaj te turnieje, no to ja tutaj mam tą pierwszą klasyfikację w 2021, gdzie tych turniejów jest 10 i z tej liczby 10 turniejów jestem pierwszy w kategorii 65, byłem pierwszy, może tak. No to, a tu jeszcze jak człowiek jedzie, no to wiadomo, że już gołębie zaniedbane są. No ale się udało zrobić, że tutaj pierwszy i z gołębiami pierwsze, no to tyle. No tu jeszcze można tylko jeszcze odnieść się do tego lotu San Sebastian, co był. Ja dałem samiczkę, ona ma 38, miała 22. Była córka tej, co z Lory w tamtym roku przyleciała pierwsza w międzynarodowym locie. Dodałem tą córkę jej. Ale o co chodzi? Tam w tych lotach, no to te gołębie, zanim one dojechały tam, to około tygodnia. Około tygodnia jeszcze zostały puszczone rano. Że tutaj w tym naszym klubie podawali ludzie bardzo dobre gołębie, bo to nie, że ktoś powiada tam takie gołębie. Bardzo dobrze, bo tam tyle lat też i lecą i mają też bardzo dobre gołębie. I okazuje się, że żaden gołąb nie przyleciał. I to, no to jest tragedia, bo ktoś się może cieszyć, jak ktoś zgubi, bo to w większości ludzie, no jak czyjś to jest sukces, to nie ma tak, że się wszyscy cieszą. Cieszą się więcej jak w większości, jak zgubi się, albo nie przylecą, to a widzisz, popatrz, no wreszcie mu się to zdarzyło. Ale pogubili gołębie i już tak wychodzi, że na ten lot, no to więcej będzie dawane na północ.
żeby to patrzeć trzeba na temperatury, bo to jak jest 40 stopni i gołąb taki biedny tydzień czasu siedzi w klatkach, żeby go tam dowieźć, pozbierali go, dowieźli go to w różnych terminach, bo to nie było, że to wszyscy, San Sebastian, my żeśmy później o tydzień chyba to było, że dawali te gołębie. Gorsze niż te pogody się porobiły, że te gorączki. No i szkoda tych gołąbków, co ludzie polubili, no ale teraz widać, że będzie to z północy. No i trzeba patrzeć na te loty, żeby to, jak te gołębie ktoś trzyma, jak się na A tylko trzyma gołębie, no to dobra, on się może śmiać, ale niech on tam spróbuje dać gołębie. Tam by już pióra nie przyleciało, dlatego jest mi tak trochę przykro, jak komuś tyle nagle gołębie ludzie podawali po 5, super gołębie, nagle nie ma żadnego. Czyli trzeba patrzeć na pogodę, na kierunek. I żeby tą temperaturę jednak, jak przy 40 stopniach, no to człowiek ciężko, żeby sobie tam biegł, a co dopiero jeszcze przynocować trzeba. No i tutaj też przypadek, że gość, który tam też dawał na ten lot, San Sebastian, zgłasza gołębia, że ma gołębia. Mówi, że ten gołąb mu przyleciał bez kontrolki. Bez kontrolki, on tam na tych tygrysy trzyma. Zgłasza tego gołębia, bez kontrolki, no to tam mówią koledzy, no kurczę, no przykro, że bez obrączki, bez kontrolki, ale mówi, no to za chwilę, to w ciągu godziny przyjedzie komisja i sprawdzi tego gołębia. No i on nagle się wycofa, mówi, że on, chciałem was sprawdzić, no to się w głowie nam nie mieści, dlatego trzeba, nie wolno uznawać żadnych gołębi, które nie mają dodatkowych tych kontrolek, że ktoś jakieś zdjęcie zrobi, wklei i mówi, że ma gołębia. Musi być numer kontrolki tej zabezpieczającej, która jest, bo to powinien mieć co najmniej dwie. Pieczątkę to ktoś sobie może zrobić. Widzi jakie tam kolory, napisze San Sebastian, parę minut zrobiona pieczątka, przybije jakiemuś innemu gołębiowi. On musi mieć kontrolkę tak jak gołąb przylatuje z IPS-em. Ja jestem w Komisji Okręgowej Przewodniczącej Dyscyplinarnej, no to przez jakiś taki długi okres czasu, tam 4 czy 5 kadencji, no to nie można uznawać jakiegoś gołębia. Musi mieć, przynieść gołąb kontrolki i tyle. Dlatego to są loty ekstremalne. Jak przylatuje gołąb, to pełen podziw u człowieka panuje taka satysfakcja, że z takiego daleka, ale musi mieć kontrolki. No i to tyle. No, chciałbym wszystkim podziękować. Przeprosić za takie, mówię, może chaotyczne, ale to jestem taki trochę podenerwowany tym, że jak zadzwoniłem, że mi żona powiedziała, Wilma Walełę, że nie żyje, no to tak ciężko mi się rozmawia, tak jakoś dreszcze mnie aż tak łapią, bo człowiek też jest teraz 66, skończony, zaraz będzie 67, no i to też jest taki wiek, że nie wiadomo, no, z zdrowiem jak to. Wczoraj się, w piątek się wywaliłem na lodzie, no to ledwie żyję, wszystko mnie boli, to dobrze, że głową nie uderzę w beton, bo tak to różnie mogło być, a tu mnie bark boli, tu biodro, że trzeba uważać też, no ale hobby jest piękne, tylko trzeba się cieszyć. No dziękuję serdecznie i dobrego lotu w przyszłym roku.